Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem oburzony, bo skradziono mi Adwent. Zapraszam. Gloria Mania Patri, comparsit gloria nato. O co chodzi ze skradzionym Adwentem? Otóż zupełnie naturalnym sposobem dominacji kulturowej lub religijnej jest kradzież symboli, przejmowanie symboli, przejmowanie świąt i nadawanie im zupełnie nowej treści. Było to praktykowane wobec religii pogańskich, również przez religię katolicką. Jeśli dobrze pamiętam, był taki list chyba papieża Grzegorza Wielkiego, tak mi się wydaje, który pisał a propos misjonowania jakichś europejskich, barbarzyńskich ludów, pisał, że jeśli mają z okazji jakiegoś święta, składają osły w ofierze, to święto należy zastąpić, czy tam chyba nie ma mowy o zastąpieniu święta, tylko o tym, żeby przy jakiejś okazji, na przykład z okazji jakiegoś święta patronalnego, przygotować właśnie jakąś ucztę z tym osłem. Można go również tak wspólnotowo zabić, tak żeby w jakiś sposób przejąć już istniejący symbol i nadać mu jakąś nową treść. Tutaj w tym przypadku to jest przejęcie pewnego zwyczaju i można powiedzieć pozbawienie go tej pierwotnej treści, pozbawienie go tej, powiedzmy, religijnej treści w tym kontekście i nadanie mu już tylko takiej praktycznej treści, no bo oczywiście w religii katolickiej ofiary z osła już za bardzo w Nowym Testamencie składać nie można. I to samo, tylko że w drugą stronę robi teraz świat z Adwentem. Neopogańska kultura próbuje to zrobić z różnymi świętami katolickimi, z różnymi katolickimi symbolami. Oczywiście logo podświetlone jest na kolor fioletowy, to znaczy ma to być fioletowy, mam nadzieję, że nie wyszedł zbyt jasno. Kolor fioletowy oczywiście właśnie ze względu na czas Adwentu. Może zacznijmy od tego, że w ogóle rytm życia katolika powinien kierować się rokiem kościelnym. To jest absolutnie kluczowa sprawa. To jest jeden z najważniejszych środków, jakie Kościół posiada po to, żeby nas kształtować, formować. Jeśli chcemy być dobrymi, pobożnymi katolikami, to naprawdę musimy zadbać o to, żeby nasze życie było wyznaczane, formowane, kształtowane przez kształt roku kościelnego. My staramy się w szkole o to zadbać, chociażby przez poranne nasze apele. Po modlitwie porannej jest w kościele apel poranny w naszej szkole i wtedy zawsze staram się mówić o święcie z dnia dzisiejszego, o tym, jaki to jest święty i ewentualnie właśnie o zmianach w roku liturgicznym. Ten apel trwa dosłownie kilka minut, ale jest przez to, że jest on codzienny, mam nadzieję, że dzieci zyskują pewną świadomość, jeśli chodzi o czas roku kościelnego. I tak my również powinniśmy, jeśli chcemy sami być katolikami i w kontekście naszych dzieci, jeśli chcemy, żeby one były katolikami, to potrzebujemy tego naprawdę bardzo, bardzo mocno, żeby zadbać o to, żeby zwyczaje z roku kościelnego, żeby święta z roku kościelnego naprawdę miały wpływ na nasz dzień, miały wpływ na życie w naszym domu, na życie w naszym miejscu pracy, jeśli mamy na to wpływ. No i tak czas Adwentu powinien być czasem takiego wyciszenia. Czasem, kiedy podnosimy nasze oczy do Pana Boga, kiedy wznosimy oczy do Pana Boga i umartwienia adwentowe powinny sprawiać, bardzo dobrym symbolem jest tutaj msza roratnia, powinny sprawiać, że gasimy światło, nie rozglądamy się dookoła, tak jak na mszy roratnie jest ciemno. I spojrzenie ma się kierować do przodu, na ołtarz. Tylko jeden punkt, na którym się koncentrujemy. Nie rozglądamy się na tym, co tam ludzie robią, jak są ubrani. Koncentrujemy się na ołtarzu, na Panu Bogu. Tak powinno być właśnie w czasie Adwentu. Powinniśmy ograniczać ilość treści internetowych, które konsumujemy, ograniczać ilość ekranów, które przewijamy. Powinniśmy ograniczać ilość jakichś tam światowych zajęć, które nie są nam koniecznie potrzebne do przetrwania i normalnego funkcjonowania. Powinniśmy starać się ten szum tego świata wyciszyć w tym czasie Adwentu po to,
żeby móc powiedzieć prawdą, powiedzieć zgodnie z rzeczywistością i powtórzyć słowa, które otwierają jedne łzy niedziel adwentowych, oczy moje zawsze wzniesione ku Tobie. Jest to piękne, piękne zdanie, dobrze oddające ducha Adwentu. Niech nasze oczy będą w tym czasie szczególnie wzniesione do Pana Boga. I dlatego ten materiał nawet pierwotnie miał się nazywać, że dram nie będzie, nawiązując do jednak dosyć młodzieżowego słowa, które oznacza jakieś internetowe wielkie konflikty wokół małej sprawy, takie burze w szklance wody. I moja zapowiedź w związku z czasem Adwentu jest taka, że nie będę komentował innych materiałów w czasie Adwentu. Będę wszystkie materiały adwentowe będą takimi materiałami, powiedzmy, ściśle refleksyjnymi, materiałami pobożnościowymi, a nie materiałami właśnie polemicznymi w ten czy w inny sposób, chociaż oczywiście w materiałach bardziej pobożnościowych również elementy polemiczne mogą się znaleźć. Może się zdarzyć, ale zasadniczo nie na tym będziemy się koncentrować, bo po prostu taki jest właśnie ten czas, taki powinien być ten czas Adwentu, dużo bardziej refleksyjny, dużo bardziej spokojny, dużo bardziej wyciszony. Dlaczego potrzebujemy takiego czasu wyciszenia przed świętem Bożego Narodzenia? Kościół chce, żebyśmy naprawdę przeżyli ten czas Bożego Narodzenia, żebyśmy naprawdę dostrzegli, jak wielkie i wspaniałe jest to święto. Dlatego Kościół swoje święta poprzedza na przykład wigiliami, dniami postnymi, które mają posłużyć do tego, żeby podkreślić jeszcze bardziej uroczystość tego święta, a po święcie następuje jego oktawa, po tych największych świętach, czyli celebrujemy to święto przez dłuższy czas po to, żeby pozostać w duchu tej wielkiej uroczystości. I tak Kościół jakby wyróżnia te święta naprawdę jak taki szczyt, właśnie jak taki szczyt, który jest poprzedzony pewnym postem, przygotowaniem, i dalej również, po którym następuje również jeszcze przedłużenie tego świętowania. I tak uroczystość Bożego Narodzenia jest poprzedzona nie tylko Wigilią, ale właśnie całym długim czasem przygotowania, tak jak uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego poprzedzona jest Wielkim Postem i po nim następuje jeszcze cały długi okres po Zmartwychwstaniu Pańskim, czas wielkanocny. Tak samo jest w przypadku Bożego Narodzenia. Ten czas jest trochę krótszy, zarówno Adwent, jak i czas Bożego Narodzenia niż w przypadku święta Zmartwychwstania, ale jest to co do długości drugi właśnie w ogóle w roku kościelnym. Jest to, można powiedzieć, drugie co do ważności święto, wnioskując właśnie po tym, jak bardzo Kościół otacza to święto różnymi ceremoniami. No i teraz, żeby skupić się naprawdę na tym święcie Bożego Narodzenia, potrzebujemy najpierw na chwilę zamknąć nasze oczy. Potrzebujemy udać się w tą ciemność, jak na tej mszy roratniej, zrozumieć, po to, żeby zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela, żeby zostawić na chwilę te światowe sprawy i pomyśleć o tym, co ma się wydarzyć, co będziemy teraz świętowali, co będziemy celebrowali, że oto ludzkość ma swojego Zbawiciela, że oczekujemy na przyjście Pana Jezusa, łączymy się, jednoczymy się z tymi sprawiedliwymi Starego Testamentu, w ogóle z ludzkością po prostu przed przyjściem Pana Jezusa, która oczekuje zbawienia, która oczekuje odpuszczenia grzechów. To w tych religiach przedchrześcijańskich jest bardzo wyraźnie widoczne, że powstaje taka wielka potrzeba oczyszczenia się z grzechów. W praktycznie każdej tej starej religii powstaje ta myśl, ta idea, żeby w jakiś sposób wyprosić odpuszczenie grzechów. I oczywiście nie mają te religie takiej mocy i ludzkość się szamocze w tej niepewności, w próbach odpuszczenia, czy uzyskania odpuszczenia grzechów. A więc ludzkość pogrążona w ciemności, na taką patrzymy w tym czasie Adwentu, ludzkość oczekująca Zbawiciela, oczekująca zapewnienia o możliwości dostąpienia odpuszczenia grzechów. To jest w ogóle też wyjaśnienie, dlaczego Pan Jezus przyszedł tak późno, dlaczego musiało wiele wieków minąć, zanim przychodzi Zbawiciel, dlaczego ludzkość musiała się wcześniej męczyć w tej niepewności. Oczywiście
sprawiedliwi Starego Testamentu i ci sprawiedliwi, żyjący również poza narodem wybranym, mogli dostąpić łaski. Oczywiście była to łaska Jezusowa, inaczej, czyli mogli zostać odpuszczeni, oczyszczeni z grzechu pierworodnego mocą żalu doskonałego, jeśli faktycznie Pan Bóg każdemu daje łaskę potrzebną do zbawienia w jego konkretnej sytuacji, to oczywiście tego zbawienia dostąpić mogli. Nie mogli odebrać tej nagrody, musieli oczekiwać w Szeolu na przyjście Pana Jezusa, ale oczywiście to oczyszczenie z grzechów było możliwe. Natomiast jednak widzimy, że nie jest to takie proste. Jeśli się nie zna dokładnie drogi, która prowadzi do celu, to nie jest takie proste, żeby do niego dotrzeć. Każdy człowiek otrzymał taką wewnętrzną pomoc, jaka w jego sytuacji była potrzebna, żeby go tam doprowadzić, ale mimo wszystko rozumiemy, że jest to ogromna różnica. Jest to ogromna różnica, gdy człowiek wie, Pan Jezus nam powiedział, co mamy robić, jak mamy żyć, jak dostąpić odpuszczenia grzechów. To jest ogromna pomoc, tak? Jednocześnie sakramenty, święty Kościół, msza święta. To są ogromne, ogromne środki, które wspomagają do dojścia do zbawienia i w zasadzie jedyne środki, bo ci, którzy zbawili się wcześniej, też zbawili się mocą odkupieńczej krwi Pana Jezusa, choć mogli z niej, korzystali z niej bez skorzystania z tych naturalnych środków przeznaczonych do niej dotarcia, czyli sakramentów świętych, no bo oczywiście ich wtedy nie było. Można powiedzieć, że wtedy naturalnymi środkami był po prostu żal doskonały, żal z miłości do Pana Boga. A więc ludzkość niepewna co do tego, jak ma do Pana Boga zdążać. Ludzkość jednak pogrążona w tej ciemności, bardzo często pogrążona w pogańskich ciemnościach, w zabobonach, gdzie nawet ci najwięksi myśliciele w stylu Platona i Arystotelesa błądzili w wielu sprawach tak naprawdę hiperdrastycznie. A później przychodzą prości, nieuczeni ludzie z Galilei i nagle mówią rzeczy bardziej doniosłe, niż ludzkość była w stanie wyprodukować do tej pory. W ogóle, drugi list świętego Piotra, 1:4. Polecam, jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, czy proszę znaleźć mi taki tekst. To jest tekst świętego Piotra. Mężowie, daszcie swoje żony czcią, są bowiem dziedzicami tej samej łaski. Proszę, znajdźcie mi taki tekst jakiegoś starożytnego autora. Porównywalny tekst starożytnego autora i nie zadowolę się stwierdzeniem, że o, ktoś tam mówił, kiedyś już mi ktoś napisał, że o, Platon to takie miał teksty. No to proszę poczytać Platona i zobaczy, i naprawdę zachęcam, znajdziecie coś zupełnie, zupełnie odwrotnego niż mężowie daszcie swoje żony czcią, są bowiem dziedzicami tej samej łaski. Zupełnie odwrotnego. Proszę o cytaty z autorów starożytnych. W każdym razie ludzkość pogrążona w głębokim mroku, w głębokiej ciemności i właśnie, tak jak we mszy roratniej, te pojedyncze świeczuszki rozstawione po kościele symbolizują to oczekiwanie, miłość tych sprawiedliwych z czasów Starego Testamentu, którzy gromadzą się, żeby oczekiwać na przyjście Pana Jezusa. Na mszy roratniej Pan Jezus przychodzi na ołtarz, rozświetlony ołtarz to źródło światła i Pan Jezus, który w trakcie przychodzi, też w trakcie mszy roratniej powinno już wschodzić słońce, a więc ten symbol tego wschodzącego słońca, słońca prawdy, słońca miłości, które przychodzi do ludzkości, aby dać jej prawdę i siłę do tego, żeby faktycznie do celu zdążać. I to jest ta myśl adwentowa. Musimy najpierw udać się w tą ciemność, to znaczy ograniczyć trochę te światowe sprawy, tak? Trochę zamknąć oczy po to, żeby uświadomić sobie, co tam się wydarzyło w tym wielkim czasie adwentu. Maranata. W ten sposób pozdrawiali się pierwsi chrześcijanie. I to pozdrowienie wyjęte z języka pochodzące, z języka chaldejskiego, później przejęte do aramejskiego, oznacza przyjdź, Panie Jezu, ale też przyszedł Pan Jezus. I to pozdrowienie pięknie oddaje podwójnego ducha Adwentu, podwójną myśl Adwentu. Otóż z jednej strony Pan Jezus przyszedł, tak, dziękujemy Mu za to wielkie przyjście, za ten czas, gdy On był tutaj na ziemi, jakby oczekujemy tak tego Bożego Narodzenia. Celebrowanej uroczystości, ponownie celebrowanego wielkiego wydarzenia. Oczekujemy tego, tak, ale nie tylko. Czas Adwentu również ma nas przygotować na ponowne przyjście Pana Jezusa. Również ma w naszych głowach zaszczepić tą myśl, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. To wezwanie również powinno brzmieć w tym czasie Adwentu.
I to jest, znowu, możemy szeroratnie użyć tutaj takiego obrazu dla tego czasu Adwentu. Otóż jesteśmy w ciemnościach tego świata pogrążonego w neopogaństwie, tego kościoła, który przecież jest pogrążony w tak głębokim kryzysie, że prawdziwej wiary właśnie jak ze świecą szukać w dzisiejszym świecie. Pogrążeni w tych ciemnościach również jesteśmy zgromadzeni. Właśnie trzymamy tą małą świeczkę naszej wiary, próbującą rozbić te ciemności. Patrzymy na ten ołtarz rozświetlony tą mocą, wiarą, łaską Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wołamy, przyjdź Panie Jezu na sąd. I to jest to ponowne przyjście Pana Jezusa, oczekiwanie na ponowne przyjście Pana Jezusa również jest treścią tego czasu Adwentu. I po to również właśnie odcinamy się na chwilę od tych rzeczy tego świata, żeby sobie uświadomić, że my czekamy na coś innego. Naszym celem nie są rzeczy tego świata. My czekamy na Chrystusa, który ma przyjść ponownie, przyjść na sąd, który ma wszystko naprawić, osądzić, każdemu oddać według jego uczynków. I oczywiście to sprawia również, że nie jesteśmy skłonni, żeby celebrować ten Adwent jako po prostu czas radosnego oczekiwania. Bo my oczekujemy przecież na Dies Irae, na ten dzień gniewu. Irae, nie, to tylko jedno R należy wstawić. Dies Irae, na ten, bo nieważne. A więc na ten dzień gniewu, dzień sądu, jak go nazywa liturgia, dzień gniewu, kiedy Pan Bóg faktycznie przyjdzie, aby osądzić, kiedy skończy się cierpliwość wobec grzeszników i wszystko zostanie sprawiedliwie osądzone i każdy grzech zostanie sprawiedliwie ukarany. Oczywiście ten nieodpokutowany, nieodpuszczony, nieoczyszczony krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale właśnie oczekujemy również na ten dzień, tak wyczekujemy go, pragniemy tego dnia, pragniemy, właśnie wołamy Maranata, przyjdź Panie Jezu. Pragniemy go, ale jednak tego dnia oczekuje się z pewnym, może nie przerażeniem, ale jednak z postem i pokutą, z pewnym drżeniem zabiegajcie o wasze zbawienie, o ile tak radość jest tym tłem dla życia katolika, bo przecież jesteśmy odkupieni, bo przecież Pan nasz Jezus Chrystus jest gotów oczyścić nas z każdego grzechu. Tak, ale to nie zmienia faktu, że właśnie z drżeniem mamy zabiegać o nasze zbawienie i myśl o sądzie to jednak jest myśl właśnie w duchu tego Dies Irae, tego dnia gniewu, który sprawiedliwie wszystko osądzi i nawet sprawiedliwy zadrży w swym łonie, jak dzień gniewu, jak ta sekwencja z mszy za zmarłych mówi, czyli nawet sprawiedliwy zadrży we swoim sercu, w swojej duszy, w swoich wnętrznościach, w obliczu tego boskiego majestatu, który będzie sądził. A więc ten czas Adwentu, jeszcze wrócę za chwilę, jak Kościół skapitulował tutaj wobec tego świata, bo wrócę oczywiście zaraz do tej kradzieży tego czasu Adwentu. Najpierw przedstawię, jaki on jest, a później powiem, co neopogański świat z nim zrobił, jak to on został nam ukradziony. Ale właśnie, jaki on jest? Dwie myśli. Myśl o Bożym Narodzeniu, przyjście Pana Jezusa w historii ludzkości i myśl o przyjściu ponownym Pana Jezusa na sąd. Te dwie myśli powinny nas opanować i oczekujemy w tym czasie Adwentu ponownego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Otrzymujemy na jego zakończenie tą wielką myśl o tym Bogu, który przychodzi jeszcze nie jako sędzia, ale jako odkupiciel, jako dzieciątko. Ten Bóg bliski Emmanuel, zapowiedziany przez proroka Izajasza w rozdziale 7, w wersecie 14. Bóg z nami, Bóg bliski. Oto słuchaj, domu Dawida, dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie jego imieniem Emmanuel. Jeden z najważniejszych adwentowych cytatów, jeśli jacyś bohaterowie, nasi wierni ateiści chcą mówić, że tam nie jest dziewica, tylko tam jest panna, to ja odpowiadam, że w języku Pisma Świętego każda panna jest dziewicą, to znaczy słowo alma tam użyte oznacza właśnie pannę w znaczeniu takim, jak używano to w języku polskim jeszcze 70 lat temu, czyli po prostu dziewicę. Poza tym to jest zapowiedziane jako cud,
A to Pan sam da wam znak. Tak Izajasz mówi do Achaza. Wypowiada wielki cud dla domu Dawida. I jakby ten cud miał być taki, że młoda dziewczyna pocznie i porodzi syna, no to Izajasz jakby byłby lekko stuknięty. A więc skoro zapowiada prorok, wielki znak stojąc wobec króla Achaza, oto Pan sam da wam znak. Młoda dziewczyna pocznie i porodzi syna. No to sorry, to nie jest cud. A więc dziewica pocznie i porodzi syna, tak, to jest cud. A więc my oczekujemy na to przyjście Pana Jezusa, oczekujemy również na Jego przyjście jako tego wielkiego sędziego. Otrzymujemy to święto Bożego Narodzenia na zakończenie, jako, można powiedzieć, takie święto pewnego wytchnienia. Jeszcze Pan Jezus nie przyszedł, jeszcze czas ten dzień sądu, dzień gniewu nie nastał. Jeszcze mamy tutaj na ziemi Pana naszego Jezusa Chrystusa jako bliskiego Boga w Najświętszym Sakramencie. Jeszcze jest ten czas łaski, czas miłosierdzia. Pan nasz Jezus Chrystus jest z nami, śpieszmy do Niego, bądźmy z Nim, bądźmy blisko, bo On tak bardzo nas miłuje, tak bardzo nas umiłował, że jest z nami ukryty cały czas w tabernakulum. Przychodzi jako dzieciątko i zostaje z nami ukryty pod postacią chleba. To szaleństwo Bożej miłości. To jest ta myśl, którą Kościół nam przedstawia. Adwent, Boże Narodzenie, później celebracja tego czasu Bożego Narodzenia, właśnie tego czasu tej wielkiej, niepojętej, wyjątkowej miłości. Czas Emmanuela, czas Boga z nami. No i w końcu trzeba przejść do tego, co ten świat zrobił z czasem Adwentu, albo co robi z nim w tej chwili. Mamy do czynienia właśnie z taką kradzieżą symboli, z taką kradzieżą tego święta. Zacznijmy od Bożego Narodzenia, to znaczy ten świat skradł Boże Narodzenie, czyniąc je takim świętem czerwononosego renifera, świętem, zimowym świętem światełek i śniegu, tak bym to nazwał. To jest takie zimowe święto światełek. To świat celebruje. I no jak tak spojrzymy na wytwory kultury masowej i tak dalej, jak to jest prezentowane, to tak jest. Tam już Chrystusa przecież nie ma. I to zimowe święto światełek zaczyna się już gdzieś tam, jak się kończy Halloween, inne święto właśnie z tego samego stylu. Może nawet w pewnym sensie trochę gorsze, ale to nieważne, nie wchodzimy w to. I już się rozpoczyna takie zimowe święto światełek i to zimowe święto światełek w zasadzie kończy się już 25 grudnia i to jest szczególnie perfidna kradzież. Tutaj ten neopogański świat szczególnie perfidnie zaatakował święto Bożego Narodzenia. Dlaczego? Dlatego, że sprawił, że ono w ogóle nie ma znaczenia. To już nie jest. 25 grudnia już nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo święto światełek już jest celebrowane wcześniej, właśnie w czasie Adwentu. Tak zostaje skradziony zarówno ten czas pokuty, przygotowania, odcięcia się od tego świata, zostaje zniszczony w współczesnej kulturze, neopogańskiej kulturze, a święto Bożego Narodzenia jest zdegradowane do takiego święta i po świętach. To już koniec święta tak naprawdę. To już święta były wcześniej, były światełka, był śnieg, a teraz to już trzeba wracać powoli do pracy. Tak, tak w praktyce jest ten 25 grudnia praktykowany i to jest zbrodnia. To jest zbrodnia kulturowa, to jest zbrodnia religijna. Ludzkość w ten sposób zostaje pozbawiona tego ważnego momentu refleksji, zastanowienia się nad sobą. Zamiast tego jest wypchnięta w taki szał, w cudzysłowie, świątecznych zakupów. To trzeba zrobić, tu załatwić. Ludzkość zamiast się zamknąć i myśleć, jeszcze więcej biega w tym czasie tego zimowego święta światełek, tak przez cały grudzień biega, kupuje tutaj. To trzeba jeszcze załatwić i tamto jeszcze pozałatwiać i trzeba jeszcze to obejrzeć i jeszcze to zrobić. Bardzo często w święta Bożego Narodzenia wielkie filmy mają też swoją premierę i być może nie jest to, znaczy zamysł jest prosty, to znaczy po prostu ludzie mają wtedy czas na to, żeby do kina pójść, ale mimo wszystko znowu to raczej odbiera świętom tego właściwego im ducha, no właśnie skupienia się na Panu Jezusie. A więc Adwent został zastąpiony jednym wielkim celebrowaniem zimy i światełek. Święto Bożego Narodzenia zdegradowano tak naprawdę do zakończenia właśnie tego święta zimy i światełek. I w ten sposób zlikwidowano oczywiście również oktawę Bożego Narodzenia i cały ten czas po Bożym Narodzeniu. Kościół Święty pragnie, żebyśmy 25 grudnia wybuchli tą radością z Bożego Narodzenia i celebrowali jeszcze przez długi czas, świętowali naprawdę po tym, jak się najpierw w tym czasie Adwentu na to przygotowaliśmy. A świat co chce?
żebyśmy najpierw czcili demony w Halloween, a później żebyśmy się cieszyli, że spadł śnieg i wieszali światełka na choinkach, a później żebyśmy już myśleli o jakichś tam zupełnie innych sprawach, pewnie o nowych pandemiach, wojnach czy kryzysach. Tutaj robię trochę groch z kapustą, ale w praktyce tak, ten świat będzie nas takimi rzeczami karmił. My natomiast zamknijmy nasze oczy na to, co ten świat chce. Nie pozwólmy nam odebrać naszych świąt. Żyjmy tymi naszymi świętami, żyjmy tym czasem Adwentu. Teraz w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych sercach. I to niech się zacznie od tego, że trzeba wyłączyć telefon. Tak, wyłączyć trzeba YouTube'a. Może być i teraz. Możecie nie dosłuchać materiału do końca. Nie stracicie, jeśli wyłączycie go teraz i zamiast tego pomodlicie się przez chwilę. Zamiast tego odmówicie dziesiątek różańca, to na pewno wyjdzie to wam na korzyść. Można też dosłuchać do końca i wtedy odmówić dziesiątek różańca, ale nawet jeśli przerwiecie, na pewno wyjdzie to wam na korzyść. My udajmy się w tą ciemność. W tą ciemność tej mszy roratniej. Rozważajmy to wielkie Boże miłosierdzie, rozważajmy tą potrzebę odkupienia, rozważajmy, patrzmy na tą ludzkość przed przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa, patrzmy jak wielkie rzeczy On nam przynosi, przede wszystkim o to odkupienie od naszych grzechów, możliwość oczyszczenia się z naszych grzechów. Wołajmy my razem z tymi pierwszymi chrześcijanami, Maranata, przyjdź Panie Jezu, ale też przyszedł faktycznie Pan nasz Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powiedziałem wcześniej, że Adwent jako czas radosnego oczekiwania to jest kapitulacja wobec ducha tego świata i jak najbardziej utrzymuję to stwierdzenie i już wyjaśniam, dlaczego tak twierdzę. Otóż w ogóle współczesny Kościół ze względu na to, że nic nie ma sensownego do zaoferowania, no bo jeśli się zrezygnuje z tej idei, że Chrystus naprawdę jest jedynym zbawicielem ludzkości, tak, każdy ksiądz się pod tym podpisze, jasne, ale jak już wyciągniemy z tego wnioski, że tylko Kościół katolicki jest ustanowiony przez Pana Jezusa i że środki, które Pan Jezus ustanowił, to są sakramenty święte i że każdy ma w związku z tym ścisły obowiązek, aby szukając prawdy rozpoznać, że Pan Jezus zostawił tutaj swój Kościół jako jedyny środek do przekazywania łaski i ma obowiązek go uznać, no to już jest nie, tego już nie ma. A bez tego punktu to tak naprawdę wszystko inne nie ma znaczenia. Każdy może sobie twierdzić, że ktoś, założyciel jego religii jest zbawicielem wszystkich, ale tak długo jak nie ma ścisłego, rozumnego obowiązku, rozumnego, wynikającego z rozumu, na zasadzie, że mam rozpoznać prawdę, jeśli nie ma obowiązku nawrócenia, rozpoznania prawdy, tylko każdy sobie żyje jakoś tam po swojemu i no Pan Jezus z wszystkich jakoś tam zbawił, ale niech sobie jakoś tam żyją, no to tak naprawdę nie ma to żadnej treści, w sensie, skoro każdy może żyć jak chce i tak Pan Jezus wszystkich zbawia, no to tak naprawdę po co ta religia, tak? Może ewentualnie właśnie jeszcze nie trzeba pilnować, żeby tam nie być Hitlerem, ale poza tym to w sumie wszystko jedno, czy jest się buddystą, czy czci się Pachamamę, to nawet jest, jak wiemy, dobrze widziane w Watykanie, czy animistą, czy kimkolwiek innym, tak, to wszystko jedno, wszystkie tradycje są dobre. I to, co powiedziałem, że teraz wszystkie tradycje są dobre i że wszystkie te pogańskie bożki jak najbardziej można czcić i nie ma potrzeby się nawracać, to jest coś, co bezpośrednio wynika ze sposobu działania współczesnej hierarchii Kościoła. Jeśli wszystkie tradycje tak naprawdę są dobre, jeśli można się razem z nimi wspólnie modlić, jeśli nie nawołuje się do nawrócenia pogań czczących Pachamamę, nie nawołuje się do nawrócenia islamistów, nie nawołuje się do nawrócenia Żydów, tylko wręcz przeciwnie, celebruje się Dzień Islamu, Dzień Judaizmu, posążki Pachamamy w Watykanie, to wysyła się sygnał, że Pan Jezus jest tak naprawdę niepotrzebny, a przynajmniej Jego środki, które On nam zostawił, są niepotrzebne. A więc jeśli te środki są niepotrzebne człowiekowi, no to oczywiście Pan Jezus przyszedł tak naprawdę na darmo, no, może właśnie po to, żebyśmy mieli święto, zimowe święto światełek.
ironizuję oczywiście, ale zastanówmy się nad tym, naprawdę pomyślmy, jeśli ktoś, a na pewno ktoś, kto powiedzmy nie jest stricte tradycjonalistą, będzie oglądał, wielu na pewno będzie takich, którzy będą ten materiał oglądali, no to zastanówcie się, czy przypadkiem tak to nie wygląda dzisiaj w Kościele. Kościół nie ma już nic sensownego do przekazania, poza tym, że właśnie takie nie bądźcie Hitlerem, świadomie używam takiego absurdalnego sformułowania, ale no to jest w praktyce ten przekaz, no macie być dobrymi ludźmi, tak? Kto zły, to tak naprawdę jest, kto to jest zły? No tradycjonalista i antysemita, no, więcej złych ludzi, to już praktycznie we współczesnym kościele chyba nie ma. Nie wiem, może jakieś pewnie są jacyś wrogowie Kościoła, w sensie tacy, którzy jakoś szkodzą Kościołowi, to być może są traktowani jako źli ludzie, ale zasadniczo powiedzmy tak w oficjalnym nauczaniu to pewnie mniej więcej ci, są jeszcze oczywiście ci, którzy popełniają jakieś grzechy ekologiczne, to jest jasne, ci, którzy mają duże silniki i nie palą w piecyku, to są pewnie źli ludzie według współczesnej hierarchii Kościoła, według Watykanu. I mówię to z pewnym ironicznym uśmiechem, ale tak naprawdę oczywiście jest to przerażające. No skoro te środki przekazane nam przez Pana Jezusa do zbawienia nie są potrzebne do zbawienia, zgodnie z tym, jak żyje dzisiaj współczesny Kościół, jak naucza dzisiaj hierarchia Kościoła, no to siłą rzeczy, co ma Kościół robić wtedy? No, ma zadbać o to, żeby jednak jakoś sobie funkcjonować. Tak? Skoro Chrystus tak naprawdę nie jest ludziom potrzebny do zbawienia, w sensie nie muszą korzystać ze środków przez niego ustanowionych, to co wtedy pozostaje? Co wtedy? Z czym się ta hierarchia ma zająć? No, ma się zająć umocnieniem struktur, ma się zająć zarabianiem, ma się zająć sprawieniem, żeby korporacja funkcjonowała. I to jest to, co dzisiaj widzimy. A jak taka korporacja ma funkcjonować? No, co ta korporacja, na czym ona zarabia? Tak? Co ona daje? No, ma sprzedawać jakieś uczucia religijne. No więc nie będzie się skupiała na tym, żeby przekazać ludziom środki do zbawienia i nauczyć ich, jak mają żyć, żeby do tego zbawienia dostąpić, tylko będzie się skupiała na tym, żeby przyciągnąć ludzi do Kościoła. No to jest jasne. Jeśli nie ma tego wielkiego celu, jeśli ten wielki cel zostaje zapomniany, to co robimy? Przyciągamy ludzi do Kościoła. Nie przez przypadek słyszymy tak często te słowa. No to trzeba zadbać, by korporacja dalej trwała, żebyśmy jakoś funkcjonowali. No to przyciągamy ludzi do Kościoła. A jak przyciągnąć ludzi do Kościoła? No przecież nie wolno im mówić jakichś trudnych rzeczy, czegoś od nich wymagać, tylko trzeba mówić takie miłe rzeczy, żeby to każdemu się tak podobało, właśnie żeby to promowało uczucia religijne, a to już pasuje do modernizmu bardzo dobrze, no bo jak rozbudzamy uczucia religijne, no to zasadniczo spełniamy cel religii. Człowiek tego potrzebuje, więc tak naprawdę jesteśmy sługami ludzkości. Dbamy o to, żeby ludzie nie zostawali Hitlerami i jednocześnie pobudzamy w nich uczucia religijne. Myślę, że to dosyć dobrze opisuje, powiedzmy, powołanie współczesnej hierarchii Kościoła. Oczywiście, powiedzmy, tej, która jeszcze ma jakąś tam w cudzysłowie dobrą wolę, tak? To znaczy tacy, którzy nie myślą już zupełnie ściśle, pragmatycznie na zasadzie, jak tu zarobić jak największej ilości pieniędzy. Ale o takich to myślę, że w ogóle nie warto mówić. A więc z takim podejściem, z takim ściśle światowym podejściem nie można mówić oczywiście o postach. Dlatego zlikwidowano wszystkie posty w Kościele. Nie posty na Facebooku, nie? Posty. Czasy postu. Dlatego nie mówi się dzisiaj o umartwieniu, w ogóle nie mówi się o ascezie. Dlatego nie może być Adwentu. Dlatego zlikwidowano praktycznie wszystkie dni postne w Kościele i pozostały tylko dwa. Jak wcześniej cały Wielki Post był czasem postnym, gdzie poszczono w sensie ścisłym tego słowa, tak teraz czasem postnym ściśle to jest środa popielcowa i Wielki Piątek. Dwa dni w roku, a i tak pewnie zwykle jakby. A i tak się o tym nie mówi, powiedzmy w ten sposób. No powiedzcie mi, ile razy, jeśli właśnie ktoś ogląda, kto chodzi na nową mszę, proszę, napiszcie w komentarzu, ile razy słyszeliście na kazaniu o poście, o umartwieniu, o ascezie. No, pewnie jakiś pojedynczy ksiądz się zdarzy, jeden na tysiąc, który coś na ten temat powie, albo jest właśnie takim reliktem, dinozaurem z przeszłości i mówi jeszcze w już, powiedzmy, starym, nieużywanym dzisiaj słownictwie. A więc
Te rzeczy przykre, trudne dla ludzi z punktu widzenia współczesnego kościoła, no takie rzeczy trzeba zapomnieć. Dlatego o Adwencie już nie można mówić jako o tym czasie właśnie takiego zamknięcia się na ten świat, takim czasie faktycznie refleksji, czasem pokutnym jak najbardziej. Mówiłem przede wszystkim o tej pokucie tutaj w kontekście takiego zamknięcia się, odizolowania się od tego świata. No Adwent ma faktycznie trochę taki charakter, ta jego pokuta w tych tekstach liturgicznych faktycznie nosi takie znamiona. Ten Wielki Post jest tu dużo bardziej właśnie postny, Adwent jest bardzo taki, można by powiedzieć, refleksyjny. Tak? Jest tutaj pewna różnica. Nie zmienia to faktu, że jak najbardziej jest to czas postny, w którym warto robić właśnie dobre postanowienia w kontekście zupełnie konkretnego umartwienia. I z punktu widzenia współczesnego kościoła, no to nie ma sensu, bo nie warto mówić ludziom rzeczy, które będą sprawiały, że będą się czuli nieswojo. Nie wolno od ludzi za bardzo wymagać, nie można sprawiać, żeby czuli się nieswojo. Nie można im mówić, że robią coś źle, albo że robią coś za mało. Trzeba tak mówić, żeby każdy chciał nas słuchać z punktu widzenia tego współczesnej hierarchii kościoła. Dlatego trzeba zamienić zgodnie z duchem tego świata, dostosować się do ducha tego świata, wszystko dostosować do ducha tego świata, zlikwidować liturgię, która nie jest z tego świata, która jest faktycznie nadprzyrodzona, zlikwidować te elementy nauczania, które są w jakiś sposób trudne dla tego świata i pozostaje właśnie taki kościół nowego Adwentu. O właśnie, nie przez przypadek Jan Paweł II mówi o kościele nowego Adwentu. Właśnie Adwent został wzięty jako ten symbol, bo to już nie jest oczekiwanie Maranata, oczekiwanie na sędziego i tego i celebrowanie przyjścia Pana Jezusa jako człowieka, tylko jest nowe oczekiwanie. Na co to jest nowe oczekiwanie? Tego Jan Paweł II nie precyzował, ale tak patrząc po życiu Kościoła, to jest takie nowe oczekiwanie, taką nową masońską, szczęśliwą ludzkość, to znaczy taką nową ludzkość zjednoczoną przez ONZ i WHO pod miłościwie nam panującym Klausem Schwabem i innymi wielkimi oligarchami. Czy to są teorie spiskowe? No nie, akurat Forum Ekonomiczne jest rzeczą naprawdę, to nie jest trudna teoria spiskowa. No, Klaus Schwab jest jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie. Bez wątpienia wśród tych 20 najbardziej wpływowych osób na świecie powinien się znaleźć, więc jest osobą bardzo, bardzo znaczącą. W każdym razie no, duch tego świata taki właśnie jest. Tak? To jest duch tych wielkich oligarchów, którzy mówią nam, że mamy pić z papierowych słomek i że mamy nosić maseczki i tak dalej, i tak dalej. I co robi Kościół? Kościół dostosowuje się do ducha tego świata, dostosowuje się powoli do takiej formy tej nowej światowej religii właśnie w duchu ONZ-u i WHO. No i realizuje posłusznie te nakazy, jakby nie odstając znacząco w żadnym punkcie od tego, co duch tego świata dzisiaj nam prezentuje. No i oczywiście nie ma to nic wspólnego z Panem Jezusem. I oczywiście to właśnie nowy Adwent, oczekiwanie na co? Na nową ludzkość, na nowe zjednoczenie ludzkości, na nowy, wspaniały, lepszy świat, który skończy się bez wątpienia. Te dążenia, jeśli nie zostaną zatrzymane, to skończą się nowym Związkiem Radzieckim zamiast nowego, wspaniałego świata. No jak zawsze, jak ludzkość chce stworzyć nowy, wspaniały świat, to kończy się to obozami koncentracyjnymi, ewentualnie jakimiś łagrami, w każdym razie komunizmem, czy czymś w tym stylu. Może się wydawać, że daleko odeszłem od tematu. Faktycznie trochę to poszło w dygresję, ale pamiętajmy, po prostu o Adwencie. I to bezpośrednio z tego wynika. W sensie Adwent został zniszczony dlatego, że nie pasuje do współczesnego przekazu Kościoła, bo nie pasuje do współczesnego przekazu, do przekazu współczesnego świata. I właśnie dlatego my chcemy go praktykować, bo on pasuje do przesłania Pana naszego Jezusa Chrystusa, do tego, co faktycznie zbawia duszę. My nie chcemy iść za paczamamą, dniem islamu, dniem judaizmu i hierarchią Kościoła, która robi to, co świat jej każe. My chcemy iść za Panem naszym Jezusem Chrystusem. My chcemy pozwolić się ukształtować temu, co kształtowało wszystkie poprzednie pokolenia katolików. Chcemy poddać się po ten rok liturgiczny, naprawdę nim żyć. I dlatego wyłączmy teraz YouTube'a. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria Magna Patri, comparsit gloria nato, Spirit.